Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Czy macie już nowy dodatek? Hooligan. Hooligan. Ja mówię hooligan po swojemu. Zobaczcie, jakie fantastyczne fury tutaj mamy. Ja pierdzielę, to jest jakiś driftowóz chyba. Czy dragster? Nie no, wygląda jak jakiś chyba driftowóz. Ale ja jestem najbardziej ciekawy tego Mustanga. Bo widzieliśmy chyba ten fantastyczny film z Los Angeles bodajże, jak driftował Ken Block, tym właśnie motherfuckerem. Napęd na 4 koła. Bardzo ciekawa konfiguracja i to jest konfiguracja z prawdziwości, z prawdziwego świata, więc to nie jest tak, że w Fordzie sobie robimy tak jak wszystkie samochody z napędem na 4 koła, żeby nam się łatwiej jeździło, nie, nie. I teraz pytanie, jak się będzie nim driftować w Forzie Horizon 3? Czy też będzie tak fantastycznie latał bokiem, jak w rzeczywistości robi to Ken Block? Czy też może będzie raczej taki ociężały i będzie raczej takim wyścigowym samochodem? Czy ta konfiguracja już domyślnie będzie dobrze driftować? Ja myślę, że jakoś tam jest to ten tunik tak zrobiony, tak ten samochód jest dostosowany, że w miarę będzie latał bokiem. Ale myślę, że troszeczkę inaczej niż te typowo samochody driftowozy z napędem na tył. Niemniej, ciekawa konfiguracja, zobaczcie na tą maskę, jak to super wygląda. Możemy otworzyć nawet, wow, znaczy zdjąć. Co to jest? Ja już nie pamiętam, ile on tam miał koni, ale nie jestem pewien. Zobaczmy, ile tu... Nie, mamy ośmiopak pod maską. Jakieś urządzenia dodatkowe, kurde. Poważna sprawa. Samochód nie waży nic. W ogóle 3 kilo waży. Totalnie odciążony. Z tyłu mamy bak paliwa. Jakieś skomplikowane zawieszenie. Nie wiadomo z jakiego świata. Cyk. Hydrauliczny. No zobaczymy, jak to działa. Hydrauliczny, ręczny. O, co to było? Dziwne. Okej. Okay. I zobaczmy śmierdziela. Jak będzie śmigał? O, co to się porobiło? Wow. Co? Nie widziałem tego. Co to jest? Będziemy po pustyni jeździć? Błądy? Ej, nie widziałem tego jeszcze. O. A nie, to chyba taki zwiastun tego dodatku hooliganów. Zero. A, to jest Motorsport 7. To nie chcę. Ja myślałem, że to jakieś coś do Forzy Horizon. Mnie te motorsporty nie interesują. Chociaż może Motorsport będzie ciekawą wersją Forzy torowej. Jesus, co to robi? No nieźle. Przy dużych prędkościach też możemy driftować? O kurde. I napęd na 4 koła. Ciekawe, zobaczmy. Zerknę sobie tylko, bo jestem ciekawy, jaka to jest konfiguracja. No tak, 70% na tył. Tak myślałem, że to nie jest 50 na 50. Żeby się zachowywał bardziej jak jakiś terenowy samochód. Ale skumajcie na to. Patrzcie, jak tu mocno koła mogą być skręcone. Jo, fiurdziu. Świetnie to wygląda, można super zdjęcia z tym samochodem robić. Swoją drogą, jeśli jesteście graczami także z GTA, wiem, że wśród moich widzów i wśród widzów, którzy grają także w Forze, są osoby, które grają także w GTA. Wiecie, że w GTA też jest samochód Kena Blocka, z tym, że oczywiście nie jest to oficjalny Mustang, ale bardzo podobne auto i bardzo fajnie, że Rockstar też coś takiego dodał do GTA i możemy się nim tam pobawić. Chociaż rzecz jasna, nie podriftujemy w taki sposób jak w Forzie. No ale żeby nie być taki gołosłowny, chodźmy może na jakąś strefę driftową. A z tego co wiem, chyba do Forzy zostały dodane jakieś nowe, ale zacznijmy sobie od tej takiej klasycznej strefy, która zaczyna się tutaj. Spróbujemy pobić tam, może uda mi się pobić mój rekord. Powiem szczerze, że powoli mi się zaczyna psuć ten pad, wiecie, od Xboxa One.
bo jedna gałka może się jakiś tam włosek dostał albo coś pod gałkę i ona tak delikatnie jakby ściąga na lewo. Wiecie? I to jest odczuwalne i czasami to jest kłopotliwe, no ale czekajcie, usunę sobie tylko tu znacznik. Okej, okay, możemy jechać. Będzie trzeba chyba kupić nowy. Albo może tego wyczyścić jakoś pod sprężonym powietrzem czy coś. Dobra, spróbujmy. Co za gość. On jest jakiś szalony. Ale zdecydowanie... Wydaje mi się, że za duża prędkość tu była. Spróbujmy dociągnąć do końca go. Ten lift. Kurde, co ten samochód wyprawia. Widzieliście, żeby jakikolwiek samochód driftował z napędem na 4 koła w ten sposób? Oczywiście tutaj nie mamy takiego napędu 50 do 50, tylko 70, ale i tak. Nie wiem, ja tu miałem na pewno wyższą punktację. Mam tu do pokonania swój rekord życiowy 125 tysięcy punktów. To jest sporo. Tutaj skusiłem na początku samym. Niemniej i tak wolę jechać z górki. Zobaczymy, może ten samochód... Chociaż w sumie pod górkę czy z górki w tym samochodzie to nie ma specjalnie różnicy. On jest szalony. Z trójki bez problemu rusza. Ale fajny jest, naprawdę, do driftu. Ej, to się chyba da się zrobić za jednym razem tym autem. Wiecie, te takie ślizgi. Jakby bardziej doświadczony drifter był, to by to pięknie poleciał tym autem, bo on przy dużych prędkościach może bardzo ładnie ten drift trzymać, z tego co widzę. No i przede wszystkim stylizowany jest na te driftowe klimaty, więc jak ktoś organizuje jakieś meetingi driftowe, to nie tylko teraz będą królowały japońskie samochody, ale także można pokazać się takim, nie? Dodatek kosztuje 32 zł, jest jakoś moim zdaniem super dużo. Są dodatki do gier, które znacznie więcej kosztują, a są tu pojazdy, samochody, które naprawdę są bardzo fajne, więc myślę, że ten dodatek wyjątkowo do Forzy się opłaca. No, zobaczmy, może coś będzie. Powiem wam, że bardzo, bardzo łatwo jest się przyzwyczaić do tego samochodu. 120! Zobaczcie, za trzecim chyba podejściem udało mi się prawie pokonać mój najlepszy przejazd na tej trasie. Zabrakło mi 5000 punktów, aby pokonać mój rekord życiowy tutaj. Oczywiście pewnie wy macie więcej tam punktów, ale ja też nie gram tak aż często, żeby to mieć tak super wyćwiczone. Niemniej ten samochód naprawdę jest świetnie skonfigurowany już teraz. Nie trzeba za wiele umieć driftować, żeby nim się fajnie pobawić. Pierwszy drift ten z górki wyszedł mi fajnie. Spróbujemy sobie jeszcze raz, bo to jest uzależniające tym samochodem. Przy dużych prędkościach można tutaj niezłą imprezę rozkręcić. Fajne kąty robić. Właśnie nie wiem, czy tutaj więcej nam się punktów nabija, jak mamy większy kąt. Chyba tak, chyba im większy kąt, tym więcej punktów się nabija. Szkoda trochę, ja tego nie lubię za bardzo w tych grach wyścigowych, gdzie mamy punktowane jakoś tam driftowanie, że im większy kąt, tym więcej mamy tego driftu. Ja lubię takie drifty szybkie, z delikatnym kątem, czasami o takie płynniejsze może, tak? Zwłaszcza, że w ten sposób się mniej tych punktów zarabia, no nie? Musiałbym już cisnąć z większą prędkością, ale zrobić taki kąt, może nawet i na ręcznym wejść. Teraz też mi nie pykło. Tak, zobaczcie, że teraz muszę być czterema kołami chyba na asfalcie, żeby lecieć. Ale próbowałem robić jak największy kąt. Może powinienem... Nie, tutaj jest za mało miejsca, żeby odwrócić. Tu już na tym zakręcie trzeba chyba lecieć. Chociaż nie, może się uda. Spróbujmy sobie wjechać tak. O, jeszcze nie. Muszę inaczej się odwrócić. Tu już się zaczyna ten zakręt. Ja powinienem chyba wcześniej jeszcze wchodzić. Ach, kurde, ale jest fajna fura. Powinienem bardziej po zewnętrznej i potem w dół cisnąć. Ale i tak, całkiem nieźle wchodzę, jeszcze tylko jedna próba i myślę, że już będę odpowiednio. To chodzi o to, żeby wcześniej zacząć już ten drift.
Znowu źle. No tak średnio bym powiedział. No kurde, muszę pobić tutaj swój rekord. To jest najlepsza strefa driftowa, jaką można sobie wymyśleć w Forzie. Ale jest świetny. Nawet jak mocno jesteśmy ustawieni pod kątem, to i tak da się ten samochód odwrócić. 103 tysiące zyskałem tutaj. Nieźle. Kurczę, jadąc tak do dupy, udało mi się całkiem niezłą punktację tu osiągnąć. No ale to jest samochód już do driftu zrobiony przez twórców Forzy, więc on musi latać, nie? Wow! On hamulców nie ma. Cholera. Tutaj chciałem tak bokiem na hamulcu wejść, żeby jeszcze go przeciągnąć do tamtego zakrętu. Ale już było ciężko. Nie no, fajna fura. Zaraz sobie pójdziemy na lotnisko. Tam jeszcze przelecimy kawałek. Źle. Teraz powinienem zacząć od prawej strony. I potem... O, jeszcze raz spróbujemy sobie. A, za mocno, kurczę. No, nie liczy mi punktu. Ale i tak pewnie jeszcze trzeba trochę wprawy, żeby tutaj fajnie podriftować. Ale ja myślę, że tym samochodem jestem w stanie tu osiągnąć. Wow! Mi się nie powinno zadawać zakrętu przy wchodzeniu tutaj, bo jego wywala na zewnętrzną mocno. Dobra, pojedziemy sobie kawałek tutaj dalej. Zobaczymy, jak się driftuje, jak się redukuje prędkość. Wow! On jest taki, że na przykład mam tą moją ulubioną Subarkę do driftu, Subaru BRZ. To jest, chyba nawet nie jest wersja driftowa, ale jakoś sobie ją tak przerobiłem i nią się fajnie bardzo driftuje. No to... Ona jest taka, że bardzo łatwo ją opanować w każdym momencie driftu. A ten samochód jest taki, że on jak już leci driftem, to... Nie wiem, czuję się tak troszeczkę jak w jakimś Need for Speed Hot Pursuit'cie 2000, na przykład z 2010 roku, że musimy tylko troszeczkę tym gazem modulować, tam hamować i tak dalej, żeby samochód leciał jakoś tym fajnym łukiem, którym chcemy, żeby leciał. W przypadku na przykład innych samochodów, tutaj w Fordzie, które mam skonfigurowane, to się dzieje bardziej raczej tak raptownie, wiecie? Wow, ile on poleci w ogóle? Coś taki bardzo szybki się zrobił. Ten chuligan. Patrzcie go! Wow! Co za drift! O, to było piękne. Właśnie takie drifty mi się najbardziej podobają, a są najmniej punktowane w grach wyścigowych. Są takie gładziutkie, są takie perfekcyjne. Jeszcze między ruchem ulicznym tamtego Forda Transita wziąłem po prawej stronie. To było cudo. Wow. Nie no, robi robotę ten samochód, naprawdę. Jest jeden chyba z najciekawszych. Świetnie wygląda. Chyba nikt tutaj nie będzie ze mną dyskutował na ten temat. Oczywiście każdy ma inne gustki. Komuś się tam może nie spodobać ten Ford, albo powiedzieć, o, jak to tak Mustang z napędem na cztery koła, no co za masakra. Forza nie takie już samochody widziała z napędem na cztery koła. Na przykład widziała też Isetę z napędem na cztery koła. Tutaj mamy takie kręte trasy, spróbujemy sobie tam podriftować. Ja myślę, że ten samochód jest bardziej takich szybkich driftów, takich z dużą prędkością, a nie do takich dokładnych, ładnych zakrętów. Tutaj chyba po lewej się zjeżdżało jakoś. Tutaj mamy taki klimat jakby kanionów czy coś takiego. No kaniony to może przesadziłem, ale... Czekajcie, tutaj jest... Aha, pomiar prędkości. Wow! Może pobiję swój rekord w prędkości. Ach, cholera. Tutaj trzeba... Wcześniej już odpowiednio na samochodem nacelować na ten, na zakręt, żeby już leciał tym łukiem, którym chcemy. Trzeba odpowiednio też tym gazem operować, nie tak, że cały czas wciskamy na maksa, bo
Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten samochód jest w klasie S2 i on nie jest także w klasie S2 i tam... Zobaczcie, on ma 962 punkty w klasie S2. Także to jest potwór. I on może tu nieźle nadriftować. Siep. Tutaj jeszcze mamy kilka takich fajnych zakrętów. Spróbujmy sobie. Teraz sobie zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe. Jeszcze obiecałem wam, że pójdziemy sobie na lotnisko, to sobie później... O, tutaj jechał ten drugi samochód z... do tego dodatku. Trochę boli mnie czasami ten ruch uliczny, no ale... Przeważnie się w niego uderza, a mamy taką frajdę wielką, jak się uda go ominąć jakimś sposobem, no nie? Wow! Prawie się fajnie udało. Dobrze, to co, sprawdzimy prędkość maksymalną, bo tutaj mamy ładną, prostą. Ja pierdziele, jak on pędzi. 6 biegów powinien mieć. 300... Ej, może się okazać, że to będzie dobry samochód w ogóle do wyścigów. To by było akurat dobre. 4 paki leci. Ha! Niecałe 400 km na godzinę. Myślę, żeby jakimś tam... Jakby z górki... Nie, no ciśnie, zobaczcie. Jest, 400. 400 401 leciał już. Jakoś tam z górki. Ładnie. Kurczę. Nie jest tak super sterowny przy tych dużych prędkościach, ale on chyba jest tak właśnie zrobiony. I takie dosyć chyba miękkie zawieszenie ma, nie? Tak jak widzicie, że po tych wertepach jakoś się tam... Spróbujemy driftować przy 400. Wow! Tak myślałem, że będzie ciężko. Ciekawe, czy jest taki zakręt, na którym moglibyśmy w Fordzie podliftować przy 400 km na godzinę. To chyba tam gdzieś na autostradzie też by było chyba ciężko. Że chodźmy jeszcze na lotnisko. Zrobimy sobie teleport. Ciekawe, z trakcją, jak będziemy tu sprawdzać trakcję w tym samochodzie, to chyba nie ma żadnego sensu. Ten samochód jest zrobiony po to, żeby właśnie nie miał trakcji. Żeby driftował fantastycznie. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Jak sobie oglądamy ten samochodzik dookoła, to jego koła nie są mocno w negatywie, nie? Gdzie przeważnie jak w Fordzie pojawiają się jakieś samochody, to te koła są mocno w negatywie. I ciekawe teraz, co się stanie, jeśli my w tym samochodzie z przodu ustawimy sobie koła bardziej w negatywie. A ciekawe nawet, bo on z tyłu ma ten kąt taki negatywny bardziej. Ciekawa sprawa. Dajmy tak, może teraz będzie nim łatwiej sterować, ale wątpię. Znaczy teraz powinien mocniej skręcać, być taki bardziej nadsterowny. Co jest potrzebne w drifcie, ale nie wiem, jak to jest w przypadku samochodu z napędem na 4 koła. Czy lepiej jest mieć taki nadsterowny samochód z napędem na 4 koła, czy też nie? Chyba zależy od gustu, nie? Jeden woli taki, drugi woli taki. Chociaż on wcale nie jest jakiś tam ospały przy tym skręcaniu i teoretycznie wcale nie musimy tutaj nic zmieniać. Ale tak jestem ciekawy, czy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej. Sobie możemy pyk. Jezus, co ten samochód robi? No ciekawe, czy możemy coś w nim jeszcze przerobić. Do klasy X wrzucić, a podejrzewam, że... W tych samochodach już niewiele możemy zmienić. Dobrze, no. One są fajne. Jeszcze sobie posprawdzamy później inne samochody z tego dodatku. Koniecznie. Nie trzeba je obadać. Także drifty na lotnisku takie arabskie. Spoko. To chyba nie jest trudne zadanie dla kogokolwiek. Sprawdźmy, jak wygląda start w tym samochodzie, jakbyśmy się chcieli ścigać na dragach. Dopiero przy trójce łapię trakcję, jak wciskam gaz do końca. To i tak dobrze. Myślałem, że na trójce jeszcze będzie pogrzeb. Kurde, ale naprawdę ma kozackie przyspieszenie. Zobaczcie, jak już ciśnie tutaj. Ja tu może swój rekord pobiję. Nie, nie ma mowy. Ja tu miałem chyba 4 paki, grubo. No. 400... Co? 417. Kilometrów na godzinę miałem tu rekord. Ładnie. Dobrze, to chodźmy w takim razie teraz do salonu samochodowego. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś z nim zrobić.
Auto jest świetne. Jak dla mnie można by było coś tam jeszcze poprawić w tym sterowaniu, jeśli chodzi o prowadzenie. Driftowanie głównie, no. Jest samochód na wyścigę, umówmy się. No niewiele możemy tu zmienić, zobaczcie. Możemy sobie zawieszenie chyba offroadowe dać do niego, ale kto by to robił? Możemy dać lepsze hamulce, no to akurat się przyda. Możemy dać opony, bo są tu zainstalowane standardowe. Standardowe, stokowe. Możemy dać takie, które będą miały lepszą przyczepność. Wtedy hamowanie będzie lepsze. Możemy dać szersze kapcie z tyłu, jakby ktoś chciał. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy on będzie wtedy bardziej ospały. Może będzie lepiej sterowny. Jakie staty ma wybujałe. Felg nie zmieniam, bo są bardzo fajne. I możemy zrobić konwersję napędu na tył, jakby ktoś chciał. Spoko. I cyk, możemy sobie zainstalować parę rzeczy. Hamulce, szersze opony, lepsze opony z lepszą przyczepnością. Pytanie teraz, po co? Czy dobrze zrobiłem instalując to? No bo przecież chcemy mieć samochód. Challenge jakiś zrobiłem. Chcemy mieć samochód przecież, który będzie fantastycznie driftował. Czy w takim samochodzie wskazane jest, abyśmy instalowali lepsze opony? Możliwe, że podczas tego driftu będziemy mieli lepszą kontrolę. Coś wam pokażę zaraz. Tylko wejdziemy w taki ładny drift. O, chyba teraz będzie dobrze. Chodzi o to, żeby uzyskać najmocniejszy możliwy kąt skrętu tych kół z przodu. Tylko zacko wygląda, mi się strasznie podoba. Patrzcie na tego motherfuckera. Na tego chuligana. Jak koło jest pochylone, ale to jest genialne. Patrzcie, jaką super sweet focie można zrobić. Zresztą to auto tak ekstra wygląda, jest takie obniżone. Ale mi się to podoba. Nie wiem jak wam, dla mnie to jest kozak. Kozakiewicz. Super fota. Yeah! Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.